Nie ma, słuchajcie, tego, co nam było potrzebne. Mam dla ciebie 3 grzybki pomarańczowe, w razie czego. Co ci się teraz nie podoba? Wiesz co, nie zdążymy chyba tego gościa wyleczyć teraz. A to się za chwilę to wyjdzie, z kim się znowu pojawi, nie? No, tam jeszcze połowa mu... 100%. Połowa mu została. Ale nie, bo jak dasz mu na przykład wodę czy coś, to to mu się znowu napełnia, nie? Tak? Aha. A to no. Nie podałam mu nic teraz, także... To możemy spróbować z tą wodą, tylko że boję się, że mówię, no to jakby... Damy mu wodę i się okaże za chwilę, że zabraknie mu znowu tego węgla, nie? To już teraz, to już chyba powinno... No tak średnio z tym paskiem. No i czekaj, bo jeszcze zaraz dwie wody dasz mu, no to... Ale woda już jest full. Jak full? No full, bo ja dałam mu z kokosa wodę jeszcze, więc... A. Już jest jakby woda załatwiona. Miałam cały jeden punkt w bidonie. Cześć Kacper. Co późno? Pierwsza w nocy. Nie rozumiem. Idę wystawić dwie miski z wodą na zewnątrz. Już chciał odstawić, prawda? Tam chyba pada aktualnie. Uh-huh. Jeżeli się uda zrobić ten, za trzecim razem. Do 3 razy sztuka. No. Ma co, zatrucie pokarmowe? Tak. Z wymioty. No to dobra, mam tu dwa punkty mu zrobię. Okej. Okay. Jeszcze tylko z węgla, jak tam będą 3, no to akurat. Czekaj, może mu te 2 punkty dam, to mu to jeszcze... No, kurde, jest to. No. Owocka mu dałeś? Nie. A co? Jest roślina jeszcze taka z tymi fioletowymi liśćmi czy coś. A, wiem, o której mówisz chyba. Ja nie wiem, czy ja ją odkryłam teraz.
Bo myśmy jej. Tak, ona ma takie zielone obwódki dookoła tych liści, nie? Chyba to jakoś tak, no coś tam takie, A tam taka widzisz. okropność. I co dałeś mu, kwiaty czy Liście. liście? Liście minus 2 jest na wymiotę, no. Super. Się za chwilę skończy, miejmy nadzieję. To ognisko. Tu jeszcze pada, więc ja zbiorę tą wodę do bidonu. Dobra, super, to bidon pełny. Można się napić trochę. Trzeba zobaczyć, czy tu gdzieś nie ma tej rośliny jeszcze w takim razie. Żubki. Serce palmy daje nawodnienie i węglowodany, ale nie daje żadnych takich ekstra skutków. Nie widzę tej rośliny. Wygląda ta końcówka. Mogłem się napić, i tu końcówka, kurde. No gorzej, że to się może na styk zrobić. No. Pan to szybciej sadzi. Jemu? No właśnie padł. Dupa blada. Dobra, myślę, że nie ma co, żeby się tylko dospać i wiesz. No. Trzeba być na to lepiej przygotowanym. No, więcej węgli ze sobą brać. Widzisz, ja mówiłem, wieś wszystko, nie? 5 wystarczy. No, ale to i tak by nie dało rady, bo ja dorzuciłam do pieca, wiesz? To i tak by nam zbrakło. Te 5, które było ekstra. No, ale za drugim razem by nam może akurat się udało. Tu bylec uważa, co w... Cina, niby żyje tu całe życie, a guzik wie. Kurde, szkoda, że się nie da robić znaczników na mapie, bo by można było oznaczyć, gdzie żeśmy kogoś widzieli, kogo żeśmy nie zrobili, typu te dzieciaki na przykład, nie? Dobra, dospany. Nie wiem, czy się też kładziesz. O, dajś przylas. Zobaczymy, czy dalej ma wymioty. Te.
tylko 3 węgla, więc... Mięsko sobie weź. No to nie ma co, nie będziemy, bo to by trzeba mieć jeszcze 2, żeby mu zrobić, a nie będziemy potem na siłę. Tą roślinkę, no to no. Część tą roślinkę może znaleźć. Chyba specjalnie tak to wymyślono, aby trudniej było korzystać z mapy. Trudniej, ale i wiarygodniej. Jak mówiłem, to najbardziej realistyczny survival, jaki miałem okazję oglądać. Zgadza się. No, z tym się zgodzę, faktycznie. Gdzie ją widziałeś? Może się zespełniła już? Co? A roślinka? No, ona tu gdzieś tu, no. Tu gdzieś? No to nie, ta jej nie widzę. A ja rzadko widuję, więc wierzę. A to z jagodami, pamiętasz na co było? Bo jagody chyba były same w sobie trujące, nie? Je się chyba dawało do tego. Jagody były tam do tej fabularki, do mikstury. A grzybek na co był? Do wartości odżywczej. No, wartości odżywczej. Tu nie ma przejścia. Tu jest tytoń. Kapibary. O! Wioska. Kurde. Okej. Okay. A, skubany tu jest, dobra. Dwóch jest. Dobra. O, okej, okay, leży. No, bo tu ci przywodzi, no. Krzywdę zrobił. Coś mi się lupa pokazała. Ty, panie, masz gdzieś jakąś strzałę, którą chciałbyś się ze mną podzielić? O. Super. Sprawdźmy, co nam dolega. No nie, pijawki tylko. Dobra. Widzę, że nie mają węgla. Tu jest włócznia. Nie wiem, czy chcesz włócznie, no, a łuk? Teraz... Nie włócznie, a łuk tu jest. Nie, na razie nie robię. Czy ja go mogę jeszcze wziąć? Nie mogę go już wziąć. Dawać, przydałby się w domu. Czekaj, tu były nenufary. Wcześniej. Były, ale albo gdzieś, no chyba, że teraz znowu się pojawiły. Jak ja tu byłem, to... Nie, nie ma. One były w tym miejscu. Chyba, że się spełnią w różnych, no jest jeszcze taka opcja.
Ale były wcześniej tu, bo pamiętam, żeśmy z drugiej strony tam kogoś, czy siebie ratowali, czy kogoś, i one tu rosły. I liście są, nie ma kwiatów. Dobra. Byśmy tam robili w ognisku, nie? Gdzie? Po drugiej stronie. Chyba tak. Widzę, że tu jest jeszcze rzeka nieoczyszczona ogólnie. Nie, to jest ta jest chyba już, to jest ta, co myśmy już oczyścili. On tylko jeszcze się nie... Nie zrobiła? No. Tak, bo myśmy gdzieś tam przecież w górę szli, nie? Mi się wydaje. No tu jest gdzieś ten, chyba tam za tym bambusowym, nie? Teraz tam płynę. No ja też tu jestem teraz. O, to się gniazdo przy okazji. Tu gdzieś było, bo tu też żeśmy mieliśmy w jaskini. Lewe, nie biegnie za mną, borówki. Nie, ja jestem trochę bardziej po prawej, wiesz? A, to spoko. Tu gdzieś to było. Tu. No, jest jaskinia. Jest węgiel. Jej! Możemy iść tamtego ratować. To prowadź. Teraz kaj to było. Teraz powrotem na dół. Ty masz... czekaj, jeszcze zrobimy tak. O. Już nic, nie było tematu. Mam pełen wody. Ale dobrej? Dobrej, no. No, ja też mam właśnie cały i dwa kokosy, więc... Można go kokosami napoić, a... Zjemy sobie środek z nich po prostu. Dziwnie mają pozy, plus kiedy mnie tu. No. No pewnie to cztery skorupy się też napełnić, nie? Więc... Tak, tak. No dla nas nie powinno wody zabraknąć teraz. Ktoś musi odbudować populację wioski. Dokładnie tak. Możemy go uratować i w sumie zbierać się do domu, żeby powoli live'a kończyć. Jest pierwsza w nocy. O, a tu są roślinki na pasożyty. Powiedz, że wypiłeś tą zatrutą wodę. Nie, nie zjadłem tego. Ślimaka. Aha. To wierzę, tam zawsze marudzi, nie? Co potrzebujesz, żarełka? Ja mam jeszcze chyba tą... Albo zjadłam tą paczkę już? Nie mam. No to mam jakąś. A nie ma gościa, wiesz? Może się pojawi jeszcze. Może spróbuj się kimnąć. Albo zjeść najpierw, jak wolisz. Bo ja mam dużo żarcia przy sobie. Mogę ci coś dać. No to najpierw się wyśpię. Po co? Kurde, to no mogę to właśnie. Się wyśpi. I tak spadnie, wiesz, jedzenie jak wyleżyć. No, to fakt. Już mi się zaczyna buzia drzeć. Myślę, się okaże, że on się zespełnił tylko trzy razy, do trzech razy sztuka, a teraz to nara. Nie no, było was? Nie było was, to no, sobie poszedłem. W innym miejscu teraz, nie? Chyba się ciemno robi. Już? Pospałeś?
To zerknij tam, pojedz, napij się i zerknij, czego ci brakuje, to ci wyrzucę, co tam trzeba. No okej, zawsze. A to mięsa nie mam akurat. A nie, czekaj, tu jest jeszcze, to możesz zjeść. No i to będzie wsio. Nie chciałam wypić. Co chcesz tu jeszcze? O. Chcesz jeszcze ognisko postawić? No, w razie czego. No jak się może nie pojawi, przyjdziemy tu za jakiś czas, to zaś będą, wiesz jak, trzy te węgielki w razie czego będą, nie? Będę za dużo przepołowiła kokosa, zamiast go wypić. O, ciężko mi. A, już się woda oczyściła, w razie czego to wyrzę. O, spoko. No też będzie tylko po prostu, żeby tylko węgiel był, nie? No to zostawimy tu więcej misek. To jest, przyszedł z powrotem. Tak? No. Można go napoić. Biegnę. Uda się. Przy podejściu numer 3, słuchajcie, nakarmiłeś go węglem. Ja chciał tylko teraz jeden, tylko nie. Wodę tylko teraz chcę. Stwierdził, że węgla albo się i tak nie doczeka. Makina. Dało się. Dało się. Mamy to. Uff. Super. Idźmy do domu. Tu masz te. Czek, spałem. To do białka, niech cię odstawi. Ja też, możemy iść. Tu masz kokosy do zjedzenia jeszcze za tobą. I mięsko ci się zrobiło. A to już niszczę, bo to już po prostu nie będzie to. Lepiej. No i już. No i może być. Jezus Maria. Zawału dostała znowu. Teraz wróci radośnie do wioski i dowie się, że dwójka psycholi zabiła mu ojca, dwóch braci, przyjaciela i wujka.
To nie ta sama ekipa. Czekaj. Nie, dobra, tędy. Czy ta rzeka się, bo jak to się czyściło, to rzeka też się już powinna czyścić. Chyba, że jeszcze gdzieś przy tej rzece powinno być. No, co znowu? No, no ninja. Wziąćnij mi to. Już ściągam. Powinno być okej. Ja to jeszcze w tej rzece gdzieś jeszcze jadę. Płoty! O Jezus Maria! No. Baby shark, baby shark. Masz go jak wziąć, bo ja jestem prawie przeciążona. Mami shark. Dzięki bardzo. Nie zranił cię? Co? Nie zranił cię? Nie, nie, nie. Thank you. To na dole jest. Da się tędy jakoś zejść? A, tu jest, dobra. No, jakoś parkurem trochę tu się da. Bo myśmy oczyścili górę. O. Ty gnoju. No, halo. Wąż rzeczny. Niebezpieczny. Najgorzej, że odskoczyłem właśnie na niego, bo nie myślałem, że jest przede mną, był za mną. Aha, i cię ugryz. Ugryz, no. Masz funkię? Tak, mam. Okej, okay. Bo jak coś, to ja też tu mam opatrunek teraz funki. Chyba mam. Jak nie, to ci mogę dać, bo przed chwilą zabrałam. Nie mam z tytoniem. To masz tu. Kicia się chciała poprzytulać, no. A nie miałem, patrz. A, to dobrze, to teraz masz dwa. W sumie to można by tędy przejść chyba. I tu po prostu na dół. O, bo myśmy tą górę oczyścili, a tego jeszcze nie ma. O, uwaga, by tu nie spaść też. Wiesz co, może zrobimy tak, że ja tam pójdę do wody i pozbieram te rzeczy. Bo to trzeba zaś na drugą stronę poprzełazić, a ty w międzyczasie zrobisz łóżko, żebym mogła to odespać, co? Tam jest jaskinia, nie wiem, czy tam nie będzie zaś ten ktoś, kurde, w jaskini. No, spoko, to już robię. Bedem. Widzę tu tylko dwie rzeczy. Czegoś chyba jeszcze będzie brakować. Wlazłam tu do tej jaskini ogólnie. Kamień tu jest tylko.
Tam, gdzie córka dogania wielką matkę. To będzie jakieś połączenie rzeki. W kopcu jest kość. Więc ją zostawię. Tu jest ruda żelaza. Kilka obsydianów. Dobra, to mi się udało zdrowo ściągnąć. Tu mi się już nie uda zdrowo. Dobra, i jeszcze brakuje. Tu jest co? Toxi... Oh shit, po drugiej stronie. Tędy. Wszystko, wszystko. Nie jest źle. Udało mi się tylko jedną gorączkę wbić. To szybko schodzi. Trzeba kłody, nie? Teraz do tego jeszcze. Jeszcze patyki, ale to nie wiem. Czemu mogę wolać, kurde, też mi się coś zbudowało. Szukam drzewa na ten. Na kłodę, ale ślepa jestem. O, to jest ta roślina magiczna. No, to ja taka, no, taka, to. I tu będzie kłoda z tego. Mieliśmy trochę tych patyków, co pospadały. Przetwórz. Co brałam, że tak falowało? Nic, to już ta godzina tak faluje, słuchaj. Dobra, czy ty jesteś koło... Tak, tam jest rzeka, dobra. Idę, bo jestem... Przeciążona. No ja też. Komary mnie atakują. O nie. Wzięłam kilka patyków, to może tam dołożę. Masz jak rozpalić? Czy rozpalić? Nie mam suchego. Aha, no dobrze. I mnie coś tu przyniosło. Nie, to kabel za słuchawek. Już mi się gorąco zrobiło, co mi tu lata. No i pięknie. I co nam się tu pojawiło? Aha, tu mi się ta legenda pojawiła. A tu o tej roślinie mi się odblokowało, zdaje się. Tak. Na razie nie mam składników, ale okej. No to co, idziemy do domu? To ja musiałam się kimnąć, bo nie dojdę na pewno. No to tu, nie? Góry.
Widzę liścia jakiegoś. A, już zrobiłeś łóżeczko. Niby 1%, znaczy 1 stopień gorączki, tylko a to i tak idzie bardzo wolno. No tak. Okej. Pięknie. Nie wiem, ile w ogóle dla tych, co, którym się chce, polecam policzyć, ile łóżek żeśmy już dzisiaj zbudowali. Dobra, to idziemy. No to prowadź do domu. Tak, tylko prowadź. Które to my z drugiej strony rzeki jesteśmy? Czekaliśmy. Czyli. No to nie, chyba tam, no. Albo nie. Bo tu jest to duże, nie, to nie. No jesteśmy tu. A to nie jakoś, że my tam w prawo powinniśmy iść teraz? Nie, z powrotem, kurde. Przejść tą kłodą i iść tam do góry. No. Mhm. Ja nie wiedziałem, czy właśnie przeszliśmy, czy nie, kurde, tą... No, wziąłeś ten? Wziąłeś? To, dobra. Ten. To jest spoko, to się nie psuje w ogóle. No. Uważaj na blisko. Zajebiście, właśnie się poparzyłam. A jak wejdę do wody, to powinno być lżej i przyjemniej. Mogę sobie opatrunek z popiołem zrobić. Nie wiem, nie wiem, co mi da popiół w związku z tym. Niestety tu już uciekł. Kurde, na chwilę cię zostawić, no. Chyba nie w tą stronę. No bo w tą, bo tędy się nie... Gdzie pójszłeś? Prosto. Ale prosto tu? Czy prosto tam? A to już nie wiem. Jak poszedłeś, wszedłeś na górę, to poszedłeś bardziej w lewo, czy bardziej w prawo? Czekaj, bo ja znowu wróciłem się tam. Ja tu stoję przy rzece. Tak, tu. Nie poszedłeś bardziej w tę stronę. Piranie zadbają o to, żebyś przestała czuć poparzenie. Super. Też się cieszę. Popiół zabija bakterie. To dobrze w sumie. Gdzie my tu mamy? 48. To jesteśmy tu. I 21 tu. A my tą naszą wioskę, to my musimy iść na... Na pewno na N. I na E. No to w tę stronę.
Że mówię? Dobrze mówię. Tylko trochę bardziej na N niż na E. Teraz mnie coś zeżre. Tam jest to przejście. Wysmarowane łapami, także chyba idę w dobrym kierunku. 46 na 24. No to przed sobą powinnam mieć wioskę. Jezus Maria. Cześć Ritusia, hejka. Zawału bym dostała i to tak już. No wiem. Dzięki. Ładnie mnie to tak straszyć. A no chyba dzidy Boże będzie potem dawał. Myślisz? Nie wiem, no bo strzał żeśmy nie dostali. Jakby nic innego na razie stąd się nie da wziąć. No, ale kolesia którego uratowaliśmy? Jednego? Ale jest racja żywnościowa znowu. Nie u mnie, mnie. Ej, ale możesz się postawić na przykład coś upiec u nich. Są te. I oni mają takie ognisko, że nie gaśnie. Tatu robi jakieś rzeczory. Weź tą rację żywnościową ze sobą. Słuchajcie, przyszliśmy z Chizy dzisiaj, śmierci. Milion kotów. 2 miliony tubylców. Pobudowali im trochę. Uratowali kogo trzeba, w miarę, przy którymś podejściu z rzędu. Połamali nogi. O, a tu są 2 kwiatki naraz. O. I liść tytoniu mi się nie zmieści. Nie zmieści. W sumie to nam jest niepotrzebne. O. O, od razu lepiej. Nie ma kota? Aż się dziwię. Może do tej strony przychodzimy tego problemu. Jesteśmy, słuchajcie. Jesteśmy. Pięknie.
Idziemy kończyć, słuchajcie, tą zabawę dzisiejszą. Wystarczy tego dobrego na dziś. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak my. Także tak. Zobaczymy, czy jest tam jeszcze ktoś, kto nie śpi o tej porze, słuchajcie. Czy jest tam jeszcze kogoś, ktoś, do kogo mogę was wysłać? Patrzcie, Pompel nie śpi i Pompel gra w Don't Starve, więc ja was odsyłam do niego. Wam dziękuję bardzo za dzisiejsze posiadówy i życzę miłego weekendu. Pozdrówcie Pompela ode mnie. Także dobrej nocki. Pa, pa. Dobranoc.